Natalu, jesteśmy na gali finałowej, rozdanie nagród, męska i damska marka roku 2021. Powiedz, czy masz swoich faworytów wśród kandydatów? Oczywiście, że mam faworytów, ale nie zdradzę szczegółów oczywiście, ponieważ każdy tutaj producent, czy też właśnie właściciel firmy jest naprawdę wyjątkowy, więc możemy być dumni, że mamy takich polskich twórców, tak naprawdę. A ty powiedz, jako Miss Polonia 2020, a czy masz swoje ulubione marki? Oczywiście mam na uwadze, że nie zawsze Miss Polonia mogą wymienić nazwy tych marek, ale jeżeli mi kontrakt Ciebie nie zobowiązuje, czy mogłabyś swoje ulubione firmy wymienić? Ciężko jest wymienić tak naprawdę kilka ulubionych marek. Na pewno bardzo gustuję w polskich markach sportowych tutaj i mogłabym wymienić kilka tutaj kandydatów, na przykład tutaj nowa marka Dane. Bardzo, bardzo ją lubię, sama testuję, więc naprawdę mogę z czystym sumieniem ją polecić, uwielbiam ją. Natomiast jeśli miałabym powiedzieć resztę, no to ciężko tutaj, bo tak jak mówię, mamy naprawdę bardzo dobre polskie produkty i tak samo dobre polskie usługi, więc ciężko tutaj jest wymienić mi jednego kandydata. A twoim zdaniem, jakimi cechami właśnie, czy to męska, czy damska marka roku powinny się wyróżniać się? Na co ty zwracasz uwagę, aby daną markę można było nazwać, czy to marką prestiżową, luksusową, najwyższa jakość? Na pewno doceniam ogólnie polskie marki, tak, ponieważ mamy bardzo szeroki rynek tak naprawdę różnych produktów, natomiast polskie marki cenią się bardzo wysoką jakością. Również jeśli chodzi o kosmetyki, też mogę to potwierdzić, ponieważ no tak jak mówię, współpracuję też z różnymi markami polskimi, więc też mogę powiedzieć, że tutaj te marki się naprawdę sprawdzają i bazują na najwyższej jakości technologiach tak naprawdę, które są wprowadzane na rynek. Odbiegając od samego tematu dzisiejszej gali, powiedz, jakie masz plany zawodowe, gdzie my Ciebie ponownie zobaczymy, chociaż w zasadzie, moim zdaniem chyba to jest jedna z ostatnich, albo nawet ostatnia impreza, event w tym roku, natomiast czy jeszcze w tym roku masz sesje fotograficzne, czy już dopiero w przyszłym roku? Wydaje mi się, że już w tym roku ten czas przeznaczę tak naprawdę na odpoczynek i spędzenie tego czasu z rodziną i z najbliższymi i dopiero w przyszłym roku chyba tutaj już plany się będą pojawiać, bo na pewno w tym roku, no na razie odpoczynek, stawiam na to. A gdzie spędzisz święta Bożego Narodzenia oraz samego Sylwestra? Święta Bożego Narodzenia spędzę z moim chłopakiem. Właśnie pojedziemy do jego rodziny. Natomiast Sylwestra raczej w gronie najbliższych przyjaciół. Tak właśnie się raczej szykują te plany najbliższe. A do jego rodziny to znaczy, jaka to jest miejscowość? Do Sokółki pod Białymstokiem. W zasadzie nie aż tak daleko, bardziej na wschód. A co byś chciała, byś życzyć widzom Telewizji ATV oraz wszystkim swoim fanom? Oraz co byś chciała, żeby również i Tobie życzyć z okazji świąt? Życzę na pewno dużo zdrowia chyba w dzisiejszych czasach i tego, żebyśmy zawsze zostali autentyczni, chyba to najważniejsze w dzisiejszych czasach. I życzę przede wszystkim spędzenia tych świąt w rodzinnej, dobrej atmosferze, żebyśmy skupili ten czas tylko na sobie i na naszych najbliższych oczywiście. I teraz bez pytań, a co chciałbyś, żeby Tobie życzyć? Samych sukcesów. Ale to powtórz się pełnym zdaniem. A, dobra. Natomiast ja sobie życzę na pewno wytrwałości w realizowaniu swoich planów zawodowych, no i sukcesów ogólnie takich małych, większych, żebym w końcu spełniła wszystkie swoje marzenia.